Przekonania to nawyki myślowe. Nawyki, które zostały zakotwiczone w Twojej podświadomości i dlatego na dane sytuacje czy danych ludzi reagujesz w taki, a nie inny sposób. Jednak przekonania te, podobnie jak nawyki, można zmienić. Nie twierdzę, że jest to prosty sposób, nie twierdzę, że jest on szybki, ale jest możliwy. Wystarczy systematyczność i wytrwałość w działaniu. Jeśli pragniesz zmienić swoje przekonania, zwłaszcza te, które Tobie nie służą, na początek musisz je sobie uświadomić. Właściwie wziąć odpowiedzialność za to, że to Ty masz możliwość reagowania, że to Ty masz możliwość i masz władzę nad swoim umysłem i że on jest tylko Twoim narzędziem, a nie rządzi Tobą. Pamiętaj, że umysł jest kierowany przez to, w jaki sposób Ty myślisz i w jaki sposób Ty emocjonalnie podchodzisz do danych wydarzeń. Możesz je zmienić, możesz zmienić swoje postrzeganie na daną osobę, na dane wydarzenie, na daną sytuację. Na początek uświadom sobie, które z przekonań negatywnie wpływają na Twoje życie. Następnie skup uwagę na tym, co możesz z tymi przekonaniami zrobić, czyli w jaki sposób je zmienić. I tutaj mówię o równoległej pracy z umysłem podświadomym, czyli wyciągamy wszelkie negatywne przekonania oraz jednocześnie budowaniem nowych nawyków poprzez umysł świadomy. Pamiętaj, że tylko równoległa praca, tylko harmonia pomiędzy Twoim umysłem świadomym i podświadomością spowoduje, że wyzbędziesz się starych, negatywnych, niekorzystnych przekonań i skupisz się, zbudujesz te nowe, które będą Ciebie wspierały i prowadziły pozytywnie i pozwoliły kreować życie takie, jakie pragniesz. Z przekonaniami podświadomymi możesz pracować, korzystając z różnych metod i technik kwantowych, takich jak na przykład dwupunkt, Theta Healing, Soul Body Fusion, uzdrawianie kwantowe, kody uzdrawiania. Są to metody, które pozwalają uwolnić z Twojego biopola to, czego Tobie nie służy. W jaki sposób działają, znajdziesz odpowiedź w linku, w jaki sposób z nich korzystać, jak się ich nauczyć, również znajdziesz odpowiedź w linkach znajdujących się pod filmem. Jeżeli pragniesz pracować z nawykami, z umysłem świadomym, najlepszą metodą jest kreowanie, medytowanie i wizualizacja tego, czego pragniesz doświadczać, a także świadome zastępowanie starych nawyków nowymi. Czyli budzę się rano i stwierdzam, wczoraj zachowałabym się w danej sytuacji w ten sposób, dzisiaj postąpię inaczej. Małymi krokami jesteś w stanie zmienić każdy nawyk w swoim życiu. Jest potrzebna tylko systematyczność i wytrwałość oraz niepoddawanie się starym schematom.